2019, 8 miesiąc, 6 dzień, godzina 14:39. Takie wprowadzenie. Adzia. Od czego by tu zacząć? Ciężka noc. Ciężki dzień wczorajszy. Ogólnie jestem mocno niewyspany. Męczyłem się strasznie wczoraj z podłączeniem domeny na swojej strony Google i to dało mi tak w kość, że zamiast grać do rana, to próbowałem rozwiązać problem, który dzisiaj tak naprawdę jeszcze nie był rozwiązany i ogólnie udało się, w końcu się udało. Na szczęście się udało, ale nie ukrywam, że mnie to wymęczyło i to mnie to wymęczyło tak strasznie, że po prostu aż nie mogłem dzisiaj się skupić ani dziennej dawki angielskiego, ani gitary. Gitary coś tam podspykałem, ale po prostu nie byłem w stanie się skupić, bo nie dawało mi to tak spokoju, że sobie nie poradziłem z tym i w końcu ogarnąłem, tak? Ale no strasznie mnie to wyssało. Ostatnio nawet yerby nie zaparzam, jak wstaję, tylko pierwsze co to łapię się za gitarę, bo pierwsze momenty jak wstanę to jeszcze, że tak powiem, nie czuję zmęczenia, nie czuję niechęci i jestem w stanie bez problemu właśnie sobie poćwiczyć. Jestem w stanie sobie bez problemu poćwiczyć. I całkiem nawet dobrze z koncentracją jest przez te pierwsze kilkanaście minut, może dłużej, do godziny, półtorej. Także staram się po prostu nic nie wciskać pomiędzy po prostu to, jak wstanę i naukę gitary. Bo w momencie, kiedy na przykład, nie wiem, zacznę od angielskiego, albo zrobię sobie śniadanie, albo pójdę sobie na dół zapalić yerby i tak dalej, to automatycznie ten poziom koncentracji i chęci do wszystkiego mi opada, także... O kurde, już słyszę, że jestem mocno niewyspany. Pogadam mocne głupoty, ale tak niestety jest. Nie wiem, czy każdy tak ma, że jak jest niewyspany, to gada głupoty, czy tylko ja tak mam. W każdym razie mamy paczkę. Mamy paczkę, jak zwykle zamówione na jednego dnia, na drugi dzień jest u mnie. Dobre ziele nie zawodzi. Paczka trochę taka smutnawa, bym powiedział, bo funduszy nie ma za dużo i zamiast tak jak zawsze kupowałem, że każdy, raczej zawsze, ostatnimi czasy tak kupowałem, że każde maty, czyli te naczynko, miało swoją bombiję, czy tam bombile i swoją yerbę, tak? Taki komplecik był. Tu natomiast no, że tak powiedzmy, jest mocno wybrakowane, ale może z czasem to skompletuję tak, jakbym chciał. W każdym razie, co mnie skłoniło do zamówienia kolejnej paczki? Jedna rzecz tak naprawdę, w sumie to dwie rzeczy. Widziałem, gdzieś moje oczy zobaczyły, gdzieś na filmiku BNT, że pił właśnie sobie yerbę z niebieskiego matę i z taką najprostszą bombijką, z kamieniem sztucznym, taką ozdobnym i to tak pięknie wyglądało, ale powiedziałem nie, ale to tydzień, dwa, trzy, miesiąc, dwa miesiące, po prostu nie wiem, jakoś tak narastało to we mnie i w końcu powiedziałem, że tak, to jest kolejna rzecz, którą chciałbym mieć u siebie w kolekcji. Także tak do tego doszło zakupu i co najśmieszniejsze, że ten cały zakup tak naprawdę ta jedna bombijka pociągnęła. Tak naprawdę tylko i ta wyłącznie jedna bombijka, no i maty. No to tak naprawdę zestaw powinien kosztować bombija 30 zł, 20 zł, matę 50 zł, koniec. Koszty przesyłki 60 zł. No ale z zasadą robię tak, że zawsze dobijam do darmowej wysyłki, a że darmowa wysyłka była od 200 zł, no to, że tak powiem, zainwestowałem w kilka rzeczy na przyszłość. Co mamy w środku? Widzę już, że na samym wierzchu mamy właśnie tą bombiję, która pociągnęła cały zakup i rzeczywiście ona wygląda bardzo, bardzo ładnie.
Bardzo, bardzo ładnie bym nawet powiedział. Jest ona z taką typową, znaczy najprostszych, no takie chińskie bombiki, ale nie ukrywam, że ona wygląda rewelacyjnie. Fajnie, w środku widać w ogóle rurkę zwykłą i ta nasadka jest nałożona na tą zwykłą rurkę. Ale nie ukrywam, że wygląda no rewelacyjnie. Wykonanie też nie jest jakieś. Ona się w ogóle odkręca, ale nie chcę nic odkręcać, nie chcę tego gwintu sobie wyrabiać. W każdym razie wygląda, no pięknie wygląda. Tak jak na zdjęciach, może nawet lepiej wygląda niż na zdjęciach. Wycior mi kompletnie nie jest potrzebny, wyciora jeszcze nigdy nie używałem. Może kiedyś zacznę używać tych wyciorów. Także no bombijka jest przepiękna, naprawdę jest przepiękna. Wypłuczemy ją. Wypłuczemy ją. W ogóle światło nie włączyłem. Może być tutaj ciemnawo. Przepłuczemy. Bardzo mi się podoba, naprawdę mi się bardzo podoba. I co prawda w tym zestawie, co będę pił, to on miał niebieską i niebieska rzeczywiście z tych wszystkich pierścieni, które widziałem, najbardziej mi się podoba, najweselszy jest ten kolor i jakoś tak, nie wiem, no najbardziej mi się po prostu podobał, tak? Bo chciałem najpierw inne jakieś kolory, ale jakoś tak czegoś brakowało tym wszystkim kolorom. I to nie jest niebieski tak naprawdę, to jest jeszcze inny kolor. To jest taki jakiś turkus, czy... Tak, to jest jakiś chyba taki turkusowy kolor, także jeszcze bardziej taki właśnie weselszy trochę chyba niż ten niebieski, także bardzo mi się podoba, jest taki, tak jak wody są gdzieś w jakichś tropikalnych krajach, po prostu pięknie taki lazurowy, to chyba jest lazurowy, tak? Także... Okej. Okay. Bombija czeka. Śmiać mi się chce trochę, bo moja mama mówiła mi, że mogłem się uzależnić od jerby i tak dalej. Prawda jest taka, że szczerze mówiąc nie chce mi się już zaparzać tej jerby. Piję ją od ponad miesiąca, non stop, dzień w dzień, gdzie chyba dwa razy, że się zdarzyło, czy trzy razy się zdarzyło, że piłem dwa razy dziennie, bo z dziewczyną byliśmy. I po prostu część w pokoju jeszcze i część na łódce później piliśmy, także w każdym razie do czego zmierzam, że trochę już mi się nie chce, tak? Nie mam nic przeciwko temu, ale smak już mnie trochę męczy, już wybieram takie najsłabsze te yerby, sypię też mniej niż zawsze, także delikatnie to u mnie zwalnia. Aczkolwiek nie zatrzymuję się, bo cały czas badam kilka rzeczy, tak? Badam, jak się czuję właśnie po miesiącu i jedną z takich rzeczy, które zauważyłem, ale to też nie mogę tego jeszcze, nawet nie chcę, nie będę tego mówił na głos, bo to nie jest sprawdzone. Za dużo się u mnie teraz dzieje w życiu, w sensie jestem bardzo rozregulowany, chodzę spać o 5 nad ranem, o 4, wstaję o 12, także nie chcę tutaj nic mówić i żeby to, że to się łączy jakoś z yerbą, dopóki nie wrócę, że tak powiem, do normy, gdzie będę budził się o tej 8 godzinie i normalnie chodził spać i wtedy będę mógł porównać, czy rzeczywiście to jest powiązane coś z yerbą. W każdym razie nic negatywnego się tak naprawdę nie dzieje. Tu jeszcze zamówiłem dwie bombije, jedna jest czarna. Tak naprawdę nie mam do niej jeszcze, nie mam jeszcze do niej matę, czyli naczynka, ale będę kompletował. Mam już upatrzone, tylko co prawda w innym sklepie jest upatrzone, tu jest troszeczkę zarysowana, to jedno kółko, ale tak to jest brzydka, nie ukrywam, jest czarna i nie wygląda to jakoś tam fajnie, ale mam taki plan właśnie skompletować taki zestaw właśnie ciemny matę. Mam upatrzone, mam nadzieję, że będzie, zanim, że tak powiem, zregeneruję się finansowo i dokonam kolejnego zakupu. Czarne właśnie takie maty, czy tam bardzo ciemnobrązowe i z tą czarną bombiją fajnie będzie to wyglądało, czy fajnie, no inaczej, tak? Preferuję jednak wesołe kolory. Na czarny raczej nie jest takim kolorem. Nie wiem, gdzie mam to położyć. Położę to na razie tutaj.
Natomiast tutaj mam dosyć wesoły kolor, bo benzynowy. Benzynowy. Wow, jakie to jest różowe. Nie wiem, czy to w ogóle będzie widać. Czy to w ogóle będzie widać na filmie, ale zaraz pójdę tam, gdzie jest światło i zobaczymy, jak to wygląda w świetle. Wypuczemy ją, ale wygląda rewelacyjnie. Tak samo jak na zdjęciu, jak nie lepiej, nawet bym powiedział. Z tej folii taki dziwny zapach. Myślałem, że to z bombili. Kolor jest kameleon. Taki benzynowy, tęczowy. Ale tu też mam zarysowaną tą bombilę. Ja to nie wiem, co tu się dzieje. Jest jakaś taka rysa tutaj przy łyżeczce na środku. A to detale, tak? Te bombile są naprawdę taniutkie, bo one kosztują około 20 zł. 15, 17? 17 chyba. 17 zł. Za nie zapłaciłem. I wygląda ta bombija, słuchajcie, właśnie tak. Nie wiem, czy te kolory kamera w ogóle jest w stanie złapać, ale tutaj jest takie podbrzusze, różowo-czerwonawe, nie, bardziej różowe. Przekręcę, to się robi zielone. I tu się znowu czerwone robi, tu troszeczkę jakby żółtowate. Bardzo fajnie to wygląda, mieni się w oczach. Ja jestem trochę sroka, także... O. Tutaj widać te tęczowe wszystkie kolory. Dobra, położymy na razie tak. W sumie położę je tutaj. O, w ten sposób. Także to jest główny powód tak naprawdę mojego zakupu całej reszty. Bo tylko to. Cała reszta poleciała do darmowej wysyłki. Uzupełnienie. Ale to są rzeczy, które, że tak powiem, i tak kiedyś bym kupił, także... po prostu się wyciągnąłem trochę finansowo. I mamy tutaj, słuchajcie, co my tutaj mamy? Mamy próbki. Próbki nowej yerby, która u nas dopiero na rynku weszła. Jest dziurka, z której prycha yerba. Rowicza. Co prawda ta firma jakaś rodzima była na rynku wcześniej, ale z tego co wiem, chyba ona dopiero teraz weszła na polski rynek. Tu jest 50 gram. Póki co ja sobie ją położę. Może ja sobie ją położę tutaj. O. Ona się sypie. Ulotka informacyjna. Rachunek. Już jest cały mokry. Dobra. Coś pachnie pięknie. Miętowo, pewnie któraś yerba, która z tych yerb. To też ma dziurkę. Każda ma dziurkę? O kurde, to Mate Rowicza Pantanal. To pachnie jak... Ho! Jak wieś. O kurde. Serio, to jak wieś pachnie. Nie wiecie, jak pachnie wieś? Puntero? Tego sobie nie przypominam, żebym tego miało być Rowicze chyba. A to jest chyba... No, mocno wędzona jest, to czuję. To jest chyba właśnie ta rodzima firma Rowicza, Puntero. Tak. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery. I... 500 yerby Campesino. Jeszcze takie nie piłem. Przynajmniej taką tradycję zachowuję, że do każdego zakupu musi być chociaż jedna mate, jedna bombija i jedna yerba. Także... Tak, mamy. Spyku myku. Jedziemy dalej. O, ta woda mnie tu będzie denerwowała. Teraz jest idealnie. W ogóle taka informacja. Planujemy z dziewczyną, czy głównie ja planuję, dziewczyna chyba nie jest zbyt zachwycona. Szczególnie, że dopiero, że jest jeszcze na Mazurach, ale przyjedzie i za kilka dni my będziemy jechali znowu nad wodę. Planujemy w ogóle zrobić spływ 30-kilometrowy.
30 km łódką spływ. My, amatorzy, którzy tak naprawdę przepłynęli około 10 czy 12 km ostatnio. To była nasza pierwsza w ogóle atrakcja na łódce, także może być bardzo ciekawie. Mam nadzieję, że pogoda nam dopisze i wszystko ładnie nam to wyjdzie i się nagra. I tu słuchajcie, mamy matera. Które matero w pierwsze wyciągam? Chyba nie wyciągnę go tak. A nie, wyciągnę. Dobra, tu jest matero premium. Premiumy na razie zostawię na bok. Zaczniemy od tych prostszych. Tu jest coś lekkiego w ogóle bardzo. Kupiłem dwa matera premium. Matera premium są ponoć lepiej wykonane, ale nie dlatego je kupowałem, że są lepiej wykonane, bo te najtańsze, że tak powiem, też są super wykonane, tylko że chodzi o... Słuchajcie, chodzi o co? Chodzi o wygląd, tak? Mają dosyć oryginalny wygląd i najczęściej są sprzedawane w bardzo małej ilości, często limitowanej, tak? Zaprawda te, które chciałem kupić, wahałem się, w ogóle pierwsze moje oczy, że tak powiem, ściągnęło uwagę moich oczu, ktoś już kupił, bo akurat była promocja, jakieś tam były kody rabatowe i to po prostu ze sklepu schodziło, bardzo, to jest śmieszna miniaturka, to ma 200 ml, 250 ml to ma. Bardzo fajnie to wygląda, nie ukrywam. Ta tomatę. Bardzo fajnie. Tylko no tutaj z kopczykiem się już raczej nie da pić, bo ścianki się zwężają i ogólnie ciężko jest ten kopczyk pionowy tutaj zrobić. Chociaż jak się dobrze tą wodą zbetonuje, to coś tam się utrzyma, tak? Ale jednak jest ciężko. Kurde, jest ładna. Ja nie sądziłem, że ta 250 tak pięknie wygląda. Jest taka malutka, urocza. Ja mam takie duże, czerwone. Jak to wygląda w ogóle w tym? Albo jeszcze nie. Za chwilę. Bardzo ładnie. Piękna rzecz. Naprawdę piękna rzecz. Pięknie wykonane. 20 zł. Bardzo ładna. Takie jeszcze nie miałem. Nawet takie malutkie nie miałem 250. Bardzo mi się podoba. Piękna rzecz, naprawdę. I mam też tutaj wersję 350. Wersja 350 powinna gdzieś tutaj też być. Czy to jest wersja 350? Nie, to jest premium. Premium zostawiamy na za chwilę. Tu mamy premium, to tutaj musi być 350. No w sumie możemy zrobić taki manewr. O! Było bezpieczniej. Tutaj mamy prawdopodobnie tak, 350. I taką samą mam. Taką samą już mam. Takie samo naczynko już mam, tylko że czerwone. Chciałem mieć niebieski zestaw właśnie do bombili. Nie wiem, że to ma jakieś znaczenie, ale... Dowiedziałem się, że jednak wygląd ma znaczenie. Myślałem, że nie ma znaczenia, ale gdybym mógł, to bym pewnie jedną gitarę odesłał i zamówił inną. Tylko dlatego, że mi się właśnie nie podoba, jak wygląda. Bardzo ładne wykonanie. Rowki są przyjemne w dotyku. Fajnie się trzyma, naprawdę jest fajny grip. Bardzo ładnie wykonana. Nienagannie, naprawdę, nie ma się do czego przyczepić. Czysta. Wszystko jest tak, jak powinno być. Bardzo ładna. Wydaje mi się, że tamta troszeczkę inna była, którą miałem. One są wszystkie ręcznie robione, także... tak mi się wydaje, że są ręcznie robione. Aż idę chyba porównam ją. Idę ją porównam, bo coś mnie się wydaje, że ta jest w ogóle mniejsza jakaś. Niby to jest 350 ml, ale... Czy to jest to samo? Nie, no rzeczywiście jest
ciut jest niższa. Jak widać, ta jest wyższa. Także czerwona jest delikatnie większa. Ale to delikatnie, delikatnie, delikatnie. Pewnie z tego samego miejsca w ogóle wychodzą. Kurde, nie, one są identyczne chyba w sumie. Praktycznie identyczne. O, coś w środku widzę. Co to jest w środku? Jakieś fałdy ceramiczne. Co to? What the hell? Co to jest? Nie wiem, tego pewnie nie będzie widać na kamerce, ale tak jakby kawałek zawiniętej porcelany w środku jest. Jakiś taki pępek. O co tu chodzi? Tak, to jest kawałek porcelany zawiniętej takiej. Dziwne. Nie ma jak tam nawet palca włożyć, bo mam za krótkie palce. Ale to jest porcelana, po prostu jest. Nie podoba mi się ta skaza. Ale nic. Dobra. Okej. Niech będzie. Dobra, przechodzimy. Jezus, dopiero zacząłem mówić. Przechodzimy do premium. Premium niestety już nie są takie tanie. Matę premium kosztują około 50 zł w innych sklepach. A tutaj za tą matę była cena 75 zł. Także to już jest dużo. To już jest naprawdę dużo. Na pewno cena jest premium. Teraz zobaczymy, jak wykonanie. Mamy jakąś sygnaturę artysty, który spłodził to naczynko. Powiem tak, jest na pewno bardzo zgrabne. M wydziargane na dole. Jest na pewno bardzo zgrabne, ale jest też bardzo płytkie, słuchajcie. To jest to mniejsze, bo jeszcze mam większe naczynko. Chyba. Ale jest naprawdę bardzo, ale to bardzo, bardzo, bardzo. W środku jest szkliwo śliskie. Ale jest bardzo malutkie, bo naprawdę tutaj niewiele tej yerby wejdzie. O, już coś czuję, że widzę, z czego dzisiaj będę pił. Bo akurat to, że kołnierz, to na pewno trzeba też brać pod uwagę kołnierz, bo tu jest naprawdę rzeczywiście bardzo malutko, ale ten kołnierz jest dosyć szeroki. Jak się tutaj tej wody wleje, yerba jeszcze z kopczykiem jest, a ten kołnierz trochę będzie trzymał właśnie. Także to może być bardzo, chyba około 190 ml jest. Tutaj jest 200, tu jest chyba 200 z tego co pamiętam. 200, tu, przepraszam, tu jest 250, tu jest 350 około, a tu jest 190. Także jest dosyć szeroka na dole, ale ona nie jest wcale taka pękata. Ona wcale nie jest pękata jakieś, ma w ogóle dziury takie pęcherze porobione. Wygląda jak coś z morza wyciągnięte. A ma na pewno oryginalny look, tak? Ma na pewno oryginalny look. Teraz będziemy przymierzali bombije. Czyli te to są do czegoś innego w ogóle. Tak naprawdę to przymierzymy do czegoś i zaparzymy sobie to Campensito czy Campensino. No i mamy jeszcze drugą premium. Drugie premium matę. Nasze naczynko, które jest ciut większe, bo ma chyba około 220 ml. Także niewielka różnica. I tak samo, koszt takiego matę to jest 75 zł. To jest naprawdę dużo.
To jest bardzo dużo. Jak na porcelanę to jest bardzo dużo, bym powiedział. To dobrze, że to się nie niszczy jakoś i tak powiem, no nie traci na wartości, tak? Dostać się do tego to też nie lada wyzwanie. Nie chcę nożem brać, chcę już zarysować. Także ogólnie naprawdę drogo. Tu też jest ta sama sygnatura M. No i chciałem kiedyś swoje własne matę zrobić. I tu słuchajcie, mamy bardzo podobny kształt, a ten kołnierz jest jeszcze bardziej rozłożysty i chyba to mnie się bardziej to podoba. To jest takie matę, powiedziałbym, jakiś dzyndzel tam na dole jest, w środku wszędzie jest szkliwione, dookoła całe. I powiem szczerze, że właśnie do Chimarao jeszcze nie piłem, ale mam taką ogromną kuja to się chyba nazywa, to tradycyjne naczynko. I jest ono po prostu, tu już nic nie mamy więcej, jest ono bardzo duże, tak? Także idealne będą te naczynka, jest bardzo podobne do tego. Bardzo podobne, aczkolwiek różne. Były jeszcze takie dwie bambaryłki, ale już poszły. Dzień wcześniej widziałem je, na drugi dzień już ich nie było. Najpierw jednego, później drugiego. Znaczy to drugie to już puściłem, bo się mniej mi się podobało. Ale tak mi się bardziej podobały niż te. W końcu zostały tylko te. Ale uważam, że są całkiem ładne. Teraz tak, przymierzmy, jak ta bombija wygląda w zestawie z 350 ml. Wygląda bardzo ładnie, bym powiedział. Nawet perfekcyjnie. Perfekcyjnie wygląda. Z tym kamyczkiem sztucznym. Wygląda moim zdaniem rewelacyjnie. Pięknie. Dobra, zobaczmy, jak z mniejszą, z 250. Czy ta bombija nadal ma rację bycia? Też. Też jak najbardziej ma rację bycia. Że tak powiem, tandetne te kamyczki w ogóle, ale naprawdę ta bombija ładnie wygląda. Kurde, za 30 zł, 32 zł, pięknie wygląda moim zdaniem. Naprawdę bardzo, bardzo ładnie. I szczerze mówiąc, preferuję takie bombije. Kupiłem za 100 zł tą metamatę, taką ogromną właśnie do kui. I szczerze mówiąc, nie podoba mi się ona. Nie podoba mi się ona, jest ciężka, sama się wywraca. I im lżejsze, tym fajniejsze, tak? A jednak te droższe, no to kawał metalu tam jest. Tu też spoko wygląda. I teraz pytanie, czy tutaj też będzie spoko wyglądało właśnie w tych naczynkach? Jest spoko nawet. Nie jest źle moim zdaniem. Jest spoko, a w tym większym? I w tym większym chyba też. Nawet w miarę stabilnie jest. Tutaj co prawda trochę mniej, bo chyba to dno jest mniej rozłożyste. Tak, ono jest węższe to dno i po tych ściankach się po prostu suwa to. Ale jak będzie susz to będzie trzymał w miarę w pionie. Ale się trochę kręci. Ale tak jak mówię, susz to będzie trzymał w pionie. Także ja się dzisiaj chyba napiję z tego mniejszego. O, z tego się napiję. Tak, tutaj idealnie. Ale najładniej moim zdaniem ta bombija, naprawdę mi się tak ten kolor podoba. Przepiękny jest. Już widzę, że zamówię sobie jeszcze niebieski, bo to jest właśnie taki lazurowy, ale jest jeszcze niebieski. Są jeszcze gdzieś modele, widziałem z łyżeczką na dole. Ale jakoś ostatnimi czasy preferuję z tymi okrągłymi. Tym bardziej, że nie chcę skrobać po szkliwie tym metalem, po prostu wlewam kilka razy wodę i wypukuję, tak? Nie trzeba wyskrobywać szybciej, to idzie i tak. Także najładniej wygląda na pewno w połączeniu tutaj z tym moim zdaniem. Co ja powiedziałem w ogóle? Moim zdaniem, tak mówię, jestem niewyspany, w połączeniu z tym najładniej wygląda, jasne kolorki.
To zdecydowanie jest najładniejsze. O! Jest piękne. Czy ta w ogóle pasuje do czegokolwiek? No całkiem. Nie powiem, że nie pasuje. Jest całkiem spoko. Całkiem spoko jest. Czarna, no niestety czarna była do czegoś innego kupiona, ale włożymy ją tutaj. Ten dzyndzel na dole mi nie podoba mnie się kompletnie. Czarna bombija jest okropna. No mam nadzieję, że będzie w zestawie z czarnym tym pasowała, ale to sobie na Instagramie pewnie zobaczycie, bo to nie będzie już filmu specjalnego z tego, tylko będzie właśnie gdzieś na Instagramie. Także tak to wygląda. Tak to wygląda, moi drodzy. Cyknę sobie jedno zdjęcie pamiątkowe. Ale oczywiście telefonu nie wziąłem. Jesus! Oczywiście telefonu nie wziąłem. Zdecydowanie w połączeniu ta matę. Jedyne co mnie wkurza strasznie, to w środku ten kurczę ceramiczny pępek wypukły. Jest strasznie irytujące. Kawałek porcelany zawiniętej. Z tej strony nic nie widać, a z tamtej jest... A, okej. Okay. Życie nie jest perfekcyjne. Moje maty też nie musi być. Tak się pocieszam. Przepięknie wygląda. To jest po prostu... Mega. Słuchajcie, skoczę po ten aparat i zaparzamy to Campensito. Całe. Yerba pewnie będzie jak yerba smakowała. Przecież tak jak mówię ostatnio... O, weźmiemy to od razu, zatankujemy, bo się kończy. Ostatnimi czasy to... Nie mam nawet ochoty. Pierwsze co wstaje, to łapie się od razu za gitarę. Za najbardziej wymagające psychiczne zadanie. Później z każdą godziną chęci maleją, lenistwo, poziom lenistwa wzrasta. I często nawet tej yerby nie zaparzam, tak? Albo gdzieś robię przerwę w połowie, czyli po godzinie robię gdzieś przerwę, robię yerbę i spadam na górę kończyć gitarę. Dobra. O, Jezus. Zapomniałem, że tutaj najlepiej, jak się jednak to ustawia po tej stronie, bo pod światło to za bardzo przyciemnia. Dobra. Jedno zdjęcie, nie więcej. No może kilka. W sensie... O. Dobra, styka. No co? Campensino zaparzamy. I zaparzamy w czym? Zaparzamy w czym? Zaparzamy w tym najmniejszym, tak? Zaparzamy w tym najmniejszym. Czy ta najmniejsza... Ujdzie. Ujdzie, ale... Nie, ujdzie też z tego. Ale jednak ona jest taka krótsza, pasuje do krótszych rzeczy. Dobra, niech sobie to tutaj stoi. Tą wodę to moglibyśmy ze środka. W ogóle ciężkie jest. Premium matę jest strasznie ciężkie. To też jest ciężkie. To jest tak. To jest cięższe od tego. Jest, pomimo tego, że jest, to jest większe. Ale to nie ma znaczenia, tak? Nie ma znaczenia. Tak mnie się pewnie to przyklei w środku, ale może nie aż tak, jak będzie woda stojąca.
Dobra. Możemy to odłożyć teraz tu. Rozpakujmy Campesino. W ogóle jeszcze skąd to jest? Paragwaj. O, Paragwaj. Ktoś kiedyś pisał, że Paragwajczyk, że mocne Paragwajczyki, że prawdziwy mocny Paragwajczyk. Jak mi się tak skojarzyło, że paragwajskie są mocne. I chyba są, ale brazylijskie też nie potrafią dać nieźle kopa. Które w smaku są delikatne, a efekt mają naprawdę mocny. Także nie ma reguły w sumie chyba na to. Jak ze wszystkim z yerbą, z tego co zdążyłem zauważyć, że nie ma żadnych stałych. Jedyne co jest stałe, to zawsze można liczyć na... To już mogę się teraz podzielić, bo nie potrzebuję tego weryfikować. Od miesięcy piję, dzień w dzień, od miesięcy, od ponad miesiąca, czy półtora miesiąca. I zawsze, jeżeli chodzi o skupienie, jeżeli chodzi o pobudzenie, czyli można spać 4 godziny i... No może 4 to nie, 5 godzin niech będzie. 5 godzin można spać, można wypić yerbę i nie czuję się kompletnie snu, potrzeby snu. To jest zawsze stałe. To nie podlega wątpliwości. Natomiast jeżeli chodzi o humor dobry, o dobre samopoczucie, o takie... uczucie, że się wszystko chce, no to z tym już jest różnie. Patrzcie, dostałem podwójne kartoniki w środku. Ciekawe po co. Powiem wam, że bardzo ładnie pachnie. To jest sama yerba tutaj. To jest 100% yerby, tak? To jest 100% yerby. O kurczaki, w ogóle to jest dziura. To jest chyba 100% yerby. Nie ma tutaj nigdzie napisane, jak jest, to tego nie widzę. Klasika, no to klasika, no to tutaj raczej nic nie ma innego. Ciekawe, że to są nalepki z Niemiec, czyli Niemcy sprowadzają z Argentyny, czy tam skądś tam Paragwaj, z Paragwaju, a polskie sklepy sprowadzają od Niemców chyba. Albo po prostu było przyszykowane na import, na eksport do Niemiec i tą samą nalepę dostaliśmy i my. Dobra, mniejsza o to. Słuchajcie, przyda mi się tutaj super nabierka, którą dostałem od któregoś sklepu, nie pamiętam już od którego. Ktoś ogląda bacznie wszystkie cringe vlogi, to będzie wiedział. Wydawała się gimmickowata, jakaś taka niepotrzebna i w ogóle okazuje się, że jest mega, ale to mega super narzędziem, bo torby, na przykład mam kilogramową torbę Rosamonte i ciężko się tam łyżkę wkładaj w ogóle, a tym operuję sobie jak koparką. Zresztą sami zobaczcie. Robię coś takiego. Z pyku myku. I wcale nie trzeba jakoś nie wiadomo ile tych robić. I od razu mi się czasy piaskownicy mi się od razu przypominają, także mam dwa w jednym frajdę. Praktyczne i ona jest trochę ubita. A, weźmiemy dużo patyków. Szczególnie to się gorąco robi. Jest mocno ubita. Dobra, idziemy do zwężenia ogólnie. Nie jest póki co tam dużo tego, powiedziałbym nawet bardzo mało. Jednak sobie przytrzymam trochę, bo chcę skrobnąć porządniej. O, właśnie, to jest dopiero kubka. Na pewno mi się kołnierz podoba, jest super kołnierz, się super trzyma, w ręku po prostu leży idealnie. Kolorystyka, not so much. Dobra. Jest godzina która? Jest godzina 15:19, także nie ma co tutaj przesadzać, bo ja i tak nie zdążę tego wypukać. Tak pewnie dzisiaj będę szedł spać koło trzeciej czy koło drugiej. Chociaż nie, już mówiłem sobie, że planuję wrócić do porządku i o 24:00 to chcę być już w łóżku. Ale pewnie tak nie będzie jeszcze dzisiaj. Wczoraj cały dzień praktycznie walczyłem z tą domeną, z przekierowaniami, ze stronami, także... Dobra, do zwężenia, do samego zwężenia, także cały kołnierz będziemy mieli na zalewanie. To sobie na razie zostawimy tutaj. To nam nie będzie potrzebne. To możemy te kartoniki śmieszne włożyć z powrotem. Nie wiem po co one są kompletnie. Chyba po to, żeby formę zachować. O. Tak. Tak.
No i co? I kołnierz jest tak szeroki, że nie chcę, żeby bokiem jej yerba wyleciała, więc sobie pomożemy sobie tym. W sumie to też mi się przyda. Od razu już teraz. I nie wiem, po czym jest ten nóż, więc zrobimy taki manewr. I sobie odsypiemy. Strasznie tłoczno się tu zrobiło. Nagle. Używam noża z plastikiem, żeby ceramiką sobie nie rysować bombii, bo jak wiecie, ceramika strasznie rysuje. Także będę sobie po prostu używał to w ten sposób. Do zwężenia mamy. Podoba mi się ta tomatę. Pyłu to było dużo tutaj, także dobrze jest to odseparować. Dobra. Powiedzmy, że zrobiliśmy, co mieliśmy zrobić. I jak widać, ten kołnierz idealnie nam to trzyma wszystko. O. Nalejmy troszeczkę wody. Postawimy to w ten sposób. O, dolejemy jeszcze trochę. Nie za dużo, żeby nam to nie wyskoczyło. Już tak mi się zdarzyło. Wow. Easy. Dobra. Dobra, myślałem, że tu są takie niedoskonałości. I co, możemy tak naprawdę już sobie zaparzyć wodę. To na oko powinno być minuta 30. Także tu już nam się namiękcza to. I tak naprawdę tu się nam robi ten cement na dole i ta ściana lewa, zresztą było tak już wczoraj, no w ogóle w tym swoim ulubionym pierwszym naczynku, od którego się wszystko zaczęło, moim własnym, też zrobiłem kopczyk, co prawda tam nie było kołnierza, tylko był po prostu zwykła taka beczuszka i tak mnie się udało zrobić ten kopczyk, że jak nalałem wody, to połowa tutaj wody stała, a połowa sucha suszu, także nawet bez kołnierza właśnie w czymś takim prostym jak szklanka nawet się da zrobić właśnie ten kopczyk, tak? Ale jasne, jak jest kołnierz, to jest łatwiej. Tym bardziej, jak ja będę dolewał wody, to będzie się piętrzyło, tak? To i tak będę musiał z tym walczyć i delikatnie to później usypywać z powrotem, bo jak będę dolewał wody, to idzie to wszystko poziom do góry i będzie to wypychało. Kołnierz po prostu to bardziej trzyma w ryzach. Muszę przez ten czas sobie nalać wody. Będzie potrzebne. Tyle do powiedzenia. Ja jestem zbyt zmęczony, żeby pozbierać myśli z całej chaotycznej głowy. Najbardziej mi się chce tylko usiąść i pograć po prostu, żeby się zchillować. Tego tak potrzebuję, że to jest masakra. Ale jedną rzeczą się podzielę. To jedną rzeczą właśnie się taką podzielę, że zawsze yerba działa, jeżeli chodzi o pobudzenie. Przynajmniej w moim przypadku, tak? I nie ma jakichś tam chyba negatywnych rzeczy, jeżeli chodzi o codzienne picie. I taka ciekawostka, że w momencie, kiedy zrobiłem sobie, co prawda nie zrobiłem żadnego dnia przerwy, ale pierwsze dni, kiedy właśnie zacząłem od gitary rano i nie przychodziłem rano i nie robiłem sobie yerby, to zauważyłem, że po prostu efekt yerby tak jakby z powietrza się brał. Pomimo tego, że nie zaparzałem yerbę, to miałem bardzo podobne efekty, typu byłem taki pobudzony, zwarty, gotowy, pomimo że jeszcze yerby nie piłem, tak?
Tylko od tego, że zrobiłem przerwę, tak? Dłuższą niż zawsze, bo normalnie zawsze wstawałem i do południa już piłem, a któregoś razu właśnie dopiero około godziny 15 robiłem i ten efekt po prostu tak jakby, no nie wiem, tak jakby to się rozprężyło, tak? Że codziennie piłem, 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 te składniki się kumulowały w moim ciele i nagle ich zabrakło i tak jakby one się rozprężyły i dały mi ten efekt. Nie wiem, jak to opisać i czy to ma sens. W każdym razie zauważyłem to już kiedyś, ale myślałem, to jakiś pewnie zbieg okoliczności. I powiązałem to właśnie jedno z drugim ostatnio, kiedy dwa razy pod rząd mnie tak się właśnie zdarzyło, że poczułem ten efekt tylko dlatego, że po prostu kiedyś to właśnie chyba jeszcze w ogóle nie wypiłem jednego dnia i zauważyłem ten efekt bardzo tak wyraźnie, tak? Normalnie wstałem i byłem taki happy i wypoczęty, w sensie jakbym po prostu pił w tym dniu yerbę, tak? Także dziwny efekt. Co ja robię? Widać moje niedospanie i brak koncentracji. Mamy 70 będzie dobra. Także jestem na 90-80% pewny tego, bo tak jak mówię, kiedyś zrobiłem dzień przerwy. Zanim jeszcze zacząłem, właśnie postanowiłem sobie, że będę pił dzień w dzień, to kiedyś tam piłem 3 razy w tygodniu czy 4 razy w tygodniu i było, że tak jeden dzień, drugi dzień, trzeci dzień pod rząd, nawet może tam czwarty i zrobiłem przerwę i w tej przerwie po prostu, że tak powiem, miałem praktycznie ten sam efekt, jakbym się napił yerby, tak? Tak podobnie się czułem, tak? I teraz podobnie właśnie, jak piję codziennie, ale któregoś razu po prostu później zacząłem pić tą yerbę niż normalnie, bo normalnie koło 9 już piłem, a była godzina 15 i tak dalej. I ja już czułem wstecz, przed tą godziną 15, że ja po prostu jestem taki pobudzony, tak? Także no to są takie bardzo delikatne rzeczy do wyczucia i pewnie większość nawet tego nie zauważa, tak? Ja dużo wnikam po prostu, jak się czuję, jak mój organizm funkcjonuje i każde jakieś takie niuanse drobne, no często zauważam. Dobra, koniec gaduszenia, czas to zalać. No i jak widać, kopczyk jest suchy po prawej stronie. Teraz wsadzimy bombię. Możemy teraz dolać, tylko uważamy, żeby nam się nie wysypało. Poziom będzie się podnosił. Dobra. To jest tyle, na co nam póki co pozwoli, bo już ten kopczyk nam zaczyna wypełzać. Więc ja go delikatnie palcem robię tak. Zgarniam go, żeby z tych krawędzi sobie tu. O, i w ten sposób mogę dolać jeszcze bardziej. Widzicie? Jest dokładnie połowa zalana, połowa jest sucha i tak się... Właśnie prądu zabrakło. Przed chwilą. Super, to znaczy, że mój komp się wyłączył. I mój upload został przerwany. Rewelacja po prostu. No i mamy, tak? Gotowe. Także tak to wygląda. Teraz to dopiero zdjęcie można zrobić, a nie puste, żeś ciamaku robił. Teraz to dopiero wygląda, a nie puste. Może bez tego noża. A może bez tej całej reszty teraz. Dzyndzel będzie mnie wkurzał w środku. Nie. To była jednak dobra strona. Także zestaw, powiem szczerze, bardzo ładnie wygląda. Nie tak ładnie jak z tamtym innym naczynku,
ale tu też bardzo fajnie. Ta bombilla jest przede wszystkim naprawdę super, super jest, naprawdę pięknie, pięknie wygląda. Naprawdę pięknie wygląda. Bardzo mi się podoba. Moim zdaniem bije o wiele, bije na głowę te wszystkie droższe. Dobra, wystarczy go do dobrego. Zobaczmy, jak to smakuje. Campesino całe. Campesino, chyba nie, chyba na 90% nie piłem wcześniej. Atencja, ja już czuję, że jest za gorąco jeszcze. Aż kurczaki. To ma jakiś posmak. Co to jest za posmak? Jakiś cytrusowy? Campesino. Czy to było właśnie... Nie no, tutaj czuć normalnie yerbę, a ma posmak taki cytrusowo... No ładnie smakuje, powiem szczerze. Naprawdę ładnie. Kurde no. Bardzo ładnie wygląda ta bombilla. Bardzo, bardzo ładnie. Naprawdę. Mam nadzieję, że to w miarę stabilne jest, nic się nie... Bo jak tutaj patrzę, to ogólnie widać, że ten pierścień jest w powietrzu, on nie jest tak przywarty do tej rurki, tylko gdzieś tam jest czymś nie wiem, przyspawany czy przyklepiony. I tak naprawdę to wszystko, ta rurka, no tak wygląda mniej więcej. Widzę odstępy dookoła. No i w środku jest tak naprawdę zwykła rurka, z nasadką nałożoną, także no wykonanie jest wizualnie, nie macie czemu dorzucić, tak? Mam nadzieję, że to gdzieś tam się nie rozpadnie w rękach, bo naprawdę bardzo mi się podoba. Bardzo, bardzo, bardzo. Ach, no i to tyle byłoby picia, słuchajcie. Oczywiście pojemnościowo jest niewiele. Naprawdę pojemnościowo jest niewiele. Ale to idealnie właśnie, bo ja ostatnimi czasy, szczerze mówiąc, nie mam ochoty pić dużej ilości. Tym bardziej, że na początku myślałem właśnie, że te 200-200 że są bardzo malutkie i będą o wiele za małe. Ale jak się napiłem kilka razy z 350 albo z 300, to szczerze powiedziałem sobie, kurde, to nie jest tak smaczne, żeby pić tego nie wiadomo ile. Lepiej właśnie sobie zrobić tych kilka łyków, ale bardziej skondensowanych i mniej tej wody, tak? Także co najśmieszniejsze, że moje właśnie pierwsze mate, czyli ten moje takie brązowe, beczuszka taka, którą ma moja dziewczyna, moja babcia, mój dziadek, mój brat, moi rodzice mieli inne, moja mama ma to, z którego tak naprawdę chyba piłem tylko raz, też jest bardzo fajne. W każdym razie to też chyba mam właśnie około 250 ml to jest taki moim zdaniem optimum. I co najśmieszniejsze, że wtedy jeszcze jak nie miałem kompletnie doświadczenia, jeżeli chodzi, chwila, bo my nie potrzebujemy tego aż tak bardzo podgrzewać chyba, że nie miałem jeszcze kompletnie doświadczenia, jeżeli chodzi o ilość tego i jakieś preferencje co do proporcji, to trafiłem idealnie. Trafiłem idealnie i... Dobra, tu jest trochę za dużo. -80 stopni to jest dobre na sam koniec. A teraz to 65 i 70 wystarczy. Fajny ma posmak ta yerba, naprawdę ma fajny posmak
w buzi czuć taki jak mięta czy coś. Kurde, nie mam gdzie już dolewać wody. Coś jak mięta czuć czy nie wiem. W każdym razie fajny posmak ma, bardzo fajny bym nawet powiedział. Wygląda tak bardzo zwyczajnie, a smakuje naprawdę bardzo przyjemnie, tak? Ale powiem wam taki sekretem się podzielę, że inaczej yerby smakują na filmach, a inaczej poza filmami. Poza filmami jest trochę gorzej często. Dobra, wystarczy. Tutaj na maksa wody, ale musieliśmy zbić temperaturę do 70. Także zalewamy. Attenzione. Attenzione. No i tak to idealnie wygląda. Tu trochę zacząłem lać po prawej stronie, bo jest dosyć późno, więc nie potrzebuję tego trzymać tego suchego suszu na później. Aczkolwiek to chyba tylko tyle gdzieś jest z tego na górze, bo jak robiłem, zresztą oglądaliście wcześniejsze cringe vlogi, to w przezroczystych widać dokładnie jak to wygląda, że ten susz idzie do góry, a na dole jest woda, która po prostu przefiltrowana z tej yerby gdzieś tam na dole sobie wisi, tak? Tu prawdopodobnie nie ma yerby. No może tutaj jest ten suchy susz, coś tutaj może jest, tak? Ale najczęściej to jest tutaj woda pływa, a ten susz się utrzymuje na powierzchni i jakieś tam frędzelki sobie później spadają z tego, także... Także tak. Smak jak najbardziej zadowalający, tak? Bombilla jest też jak najbardziej rewelacyjna. Naprawdę nie ma się do czego przyczepić i mate, jeżeli chodzi o samo naczynko, to też nie jest złe. Ja na pewno takiego nie miałem. Ani kształt, ani z takim, ani z takim, gdzie mnie te korzenie zaczepiacie? Ani z takim kołnierzem, także jak najbardziej fajny dodatek do kolekcji, aczkolwiek no nie ukrywam, że strasznie drogi. Strasznie bym nawet powiedział. No ale okej. Co jakiś czas zaglądam do tych sklepów, patrzę co tam jest, ale boję się zaglądać, bo jak coś mi się spodoba, to ciężko mnie później odciągnąć od zakupu. Dlatego wolę nie spoglądać za często. Ale tak naprawdę no nie ma za bardzo już w sklepach rzeczy, które by mnie interesowały, tak? Które bym naprawdę chciał mieć. Chcę mieć na pewno Bombilla, jeszcze takich kilka chcę mieć, tylko no mówię, tak naprawdę tylko ten kolor i niebieski, inne nie podobają mi się. Także jeszcze niebieską, może jeszcze jedną taką bym sobie wziął właśnie, bo naprawdę rewelacyjnie mi się podoba. I co, i jakieś naczynka, mam jeszcze to naczynko takie jedno czarne, mam bardzo podobne brązowe. We wcześniejszych cringe vlogach można sobie zobaczyć brązowe, takie ceramiczne, jak tykwa wygląda. Też piękne, bardzo mi się to podoba i takie samo chcę zamówić, tylko właśnie czarne, błyszczące czy tam ciemnobrązowe, tak? A mam matowy, jasny brąz z brązową właśnie Bombillą, z tej samej tutaj, że tak powiem, fabryki wychodzącej, a teraz tamtą właśnie bardzo ciemnobrązową, błyszczącą z czarną Bombillą. Tylko ta Bombilla po prostu... No nie podoba mi się, nie podoba mi się ten czarny kolor. Jednak lubię wesołe kolory. Jeżeli chodzi o ubrania, to myślę najchętniej cały czarny, na czarno ubierał, bo się najlepiej czuję. Ale jeżeli chodzi o całą resztę, to lubię kolorowe rzeczy, także średnio mi się podoba ta Bombilla, na pewno ta błyszcząca. Na pewno ta błyszcząca mnie się bardzo podoba. Tak, ta błyszcząca naprawdę robi fajny. Daje fajny naprawdę efekt. Dobra, my tu gadu, a na mnie czeka i angielski, i półtorej godziny gitary pewnie. Odpuściłbym sobie, gdybym wiedział, że nie jestem leniem.
że jutro nadrobię to i w ogóle, ale ja siebie już znam. Takie odpuszczania nie wychodzą na dobrze, bo często jest tak, że sobie odpuszczę raz, a może jutro, o Jezu, tak dobrze mi jest wypoczywać, zróbmy sobie jeszcze jeden dzień, a później dwa, a może tak już do końca tygodnia, od następnego tygodnia to już na pewno zaczniesz. I przerabiałem już ten temat już wielokrotnie, także niestety nie mogę, ja muszę trzymać się na smyczy, na krótkiej smyczy, nie mogę pozwalać sobie na lenistwo, bo chwila, moment i lenistwo zawładnie moim życiem, także dyscyplina musi być. Bardzo fajna w smaku. Naprawdę bardzo, bardzo. Jakoś ma na koniec goryczkę po smak. Ale kurde, naprawdę. Słodkawo, tak delikatnie, dymnie, tak troszeczkę wędzony, ale taki delikatny, troszeczkę słodycz też czuć. I ten taki posmak, kurde, co to jest? Już to gdzieś czułem, w którejś wcześniej yerbie właśnie. Chyba w selekcie cytrynowej, ale to jest klasika, to tutaj nie powinno być żadnych dodatków. Jest naprawdę delikatna w smaku. Ma super taki jakby coś jak miętowy posmak na końcu. I fajny taki lekko dymny posmak na samym końcu. Mega, naprawdę ma całą masę różnych takich atrakcji smakowych, co ja ogólnie nie gustuję w yerbie. Jak już oglądacie, to pewnie wiecie, że dla mnie każda yerba to jest mniej lub bardziej, ale niedobre. Ale tutaj naprawdę sympatyczne są te smaki. Coś jak delikatne, jak Cruz de Malta, coś jak Rosamonte, ale bez jakichś tam negatywnych takich zalotów smakowych, tylko tutaj właśnie są te pozytywne, typu lekki dymny zapaszek, taki posmak i ten taki coś jak miętka czy coś. Poczuć w buzi jest taki chłód, także interesujące, naprawdę mi, kurde. Mega, mega, mega. Campesino. Serio, serio, serio. Także dzięki za oglądanie. Kolejny film, prawdopodobnie kapelusze z militaria, które na łódki będą nam potrzebne, bo nie możemy liczyć, że nam wszyscy będą dawali kapelusze przy wypożyczaniu łódek. Wtedy nam się udało, jak wypoczęliśmy u Kajaki Serocki. Kajaki Serock. Kajakiserock.pl chyba, z tego co pamiętam. No to tam była po prostu, ten pan był no pełen profesjonalizm, tak, dbanie o klienta i w ogóle dał kapelusze i wodę i wszystko. W każdym razie no muszę dwa kapelusze zamówić i tak naprawdę już tyle i później już powinien być kolejny film z podróży na nasz spływ 30-kilometrowy, tak, także będzie ciekawie. Szczególnie biorąc to pod uwagę, że nie mamy doświadczenia, tak? Braliśmy tak naprawdę, żeśmy przepłynęli wtedy 10-12 km za pierwszym razem ostatnio i tyle, tak? Koniec naszego doświadczenia. Pierwszy raz na Kanadyjce, na kanu. Także prawdopodobnie też znowu weźmiemy Kanadyjkę, bo fajnie się siedzi wysoko i w ogóle, no nie wiem, podoba mi się bardzo styl łódki typu Kanadyjka. I jedziemy, tak? 30 km. Także to jest 3 razy więcej niż ostatnio byliśmy, a zajęło nam to około 7 godzin. Także, no nie wiem, w każdym razie ja się bardzo czuję na siłach, bo te 7 godzin na wodzie mnie praktycznie kompletnie nie zmęczyły. Ciekawe czemu. W każdym razie, no nie mogę się doczekać. To jest jedna z takich rzeczy, których się naprawdę nie mogę doczekać w najbliższej przyszłości, także mam nadzieję, że wszystko uda nam się to fajnie skręcić i będę mógł się z wami tym podzielić. Także do następnego filmu. Który to dzisiaj był? Dzisiaj był wtorek, 6 sierpień 2019. TG Chen out.